Witam na kanale wszystkich, którzy trafili na niego przypadkiem, ale szczególnie mocno chciałem powitać wszystkich dotychczasowych subskrybentów, którzy może nie do końca wiedzą, co tutaj robią, jak się tu znaleźli. Ja szybko wyjaśniam. Kanał w tej chwili nosi nazwę Wysokie ISO i będzie traktował o fotografii. Ja jestem jego właścicielem, a do tej pory kanał nazywał się Oni Wapują. I był to kanał o tematyce papierosów elektronicznych. W tym miejscu stawiam grubą kreskę. Kanał przeszedł taki dosyć porządny rebranding. Zresztą od 4 lat nic w tej tematyce pierwotnej tutaj na tym kanale się nie pojawiało. Część z Was mogła dostać dzwoneczek, bo ten film jest pierwszym filmem na tym kanale. I korzystając z okazji, że kanał ma co najmniej 7-8 lat, od 4 lat stoi pusty, nic tutaj nie było wrzucane tak naprawdę. Natomiast baza subskrybentów no została, więc tak jak wspominałem przed chwilą, jeżeli część z Was dostała informację o tym, że na kanale, który subskrybujecie, pojawił się nowy film, a nie kojarzycie nazwy tego kanału, no to właśnie tłumaczę, że kanał kiedyś nazywał się Oni Wapują, w tym momencie nazwa jest jaka jest i od tej chwili będę prowadził ten kanał sam, nie z Piotrkiem, tak jak miało to miejsce do tej pory. I kanał skupi się typowo na tematyce fotografii, głównie fotografii przyrodniczej, stąd okoliczności, w jakich się dzisiaj znajdujemy. Po krótkim cięciu wracam do Was z podręcznym rekwizytem. Z jednej strony uznałem, że na pierwszym filmie na kanale o tematyce fotograficznej no nie wypada występować bez aparatu, a z drugiej strony zobaczyłem tam gdzieś bażanta, próbowałem go podejść, myślałem, że uda mi się zrobić przy okazji kręcenia tego materiału fajne zdjęcie, ale może jeszcze nie teraz. Dokończmy natomiast to, po co w ogóle ten rebranding, co dalej z kanałem i co przede wszystkim z Wami, bo 40 tysięcy subskrypcji, które uzbierało się przez ten cały czas, kiedy prowadziliśmy kanał z Piotrkiem, to uważam jest całkiem sporo osób. Z częścią z Was mieliśmy bardzo dobry, bardzo fajny kontakt. No niestety ten kontakt po czasie się urwał. Ja w tej chwili w ogóle odszedłem od branży vape, także ucinając wszelkie spekulacje i tak jak powiedziałem na wstępie, stawiając tutaj grubą kreskę, chciałbym zaznaczyć jedną rzecz, że nie będę odpowiadał na żadne pytania związane z papierosami elektronicznymi, a dlatego, że nie o tym będzie ten kanał, a b, po prostu wypadłem już, że tak powiem, z obiegu, moja wiedza na ten temat nie jest już wystarczająco często poszerzana, pogłębiana, nie jestem najzwyczajniej w świecie na bieżąco, na pewno znajdziecie masę innych źródeł, w których możecie czerpać wiedzę na ten temat, jeżeli w dalszym ciągu Was to interesuje. Ale z drugiej strony ja mam świadomość jak najbardziej, że z tych 40 tysięcy osób, które nas subskrybują, które mnie w tej chwili subskrybują, będę się musiał do tego przyzwyczaić, być może część zmieniła już swoje zainteresowania i ja bardzo liczę, że w tej części znajdzie się przynajmniej garstka osób, która zostanie na kanale, która nie odsubuje i która będzie śledzić po prostu moje poczynania i to, co na tym kanale mam zamiar prezentować. Tak jak powiedziałem, fotografia, głównie fotografia przyrodnicza. Wypada jeszcze zaznaczyć, że podczas tej naszej absencji na kanale, podczas ostatnich 4 lat, kiedy w ogóle żadne filmy się tutaj nie pojawiały, 2 czy 3 razy daliśmy do zrozumienia, jeszcze wtedy z Piotrkiem, że być może kanał będzie miał swój renesans i zaczniemy z powrotem tutaj coś publikować. Tak się nie stało, więc parę osób, które gdzieś tam się cieszyły, wyrażały swój entuzjazm w tej sprawie w komentarzach, no mogły być zawiedzione. Ja chciałbym zaznaczyć tu i teraz, że w tej chwili nagrywając ten film, ja już mam świadomość, że te moje deklaracje, że kanał będzie dalej rozwijany w tym właśnie kierunku, one nie będą bez pokrycia. Ja już mam zaplanowane kilka filmów, mam kilka materiałów przygotowanych od A do Z, są to materiały z terenu i mam zamiar po prostu publikować regularnie. Na ten moment wydaje mi się, że jeden film w tygodniu będzie wpadał, dlatego że no, w przypadku fotografii troszeczkę inaczej będzie wyglądała cała koncepcja nagrywania niż miało to miejsce do tej pory. Warto też zaznaczyć, że te filmy, które tutaj były, są w tej chwili ukryte. Nie ma ich już, zostaną tylko filmy, które będę nagrywał solo, tylko i wyłącznie filmy o tematyce fotografii. I jak to będzie wyglądać? Zobaczycie w kolejnym materiale, który wrzucę w krótszym odstępie czasu niż po tygodniu od publikacji tego filmu, który właśnie oglądacie. W większości będą to moje wyjścia w teren, na których będziecie mogli zobaczyć, jak fotografuję głównie ptaki, ale może też trafią się jakieś inne ciekawe zwierzęta.
Robię to już bardzo długo i uważam, że mam w tym temacie wystarczającą wiedzę, żeby też tą wiedzą troszeczkę się podzielić. Nie mam zamiaru tutaj być żadnym autorytetem w tej dziedzinie, natomiast jeżeli przyjrzycie się moim zdjęciom i uznacie, że są one dla Was ciekawe, są interesujące, to ja z chęcią będę tutaj opowiadał i dzielił się sposobami, jakimi wykonałem właśnie te ujęcia. Oprócz tego na pewno będziemy dużo rozmawiać o sprzęcie. To akurat pokrywa się z tym, jak do tej pory ten kanał był prowadzony, bo i w przypadku wapowania mieliśmy sprzęt i tutaj jest jeszcze więcej sprzętu i z pewnością jeszcze ciekawiej. Także mam nadzieję, że naprawdę coś fajnego z tego wyjdzie, a pierwszą próbkę będziecie mogli obejrzeć już niedługo. Więc takie filmy typowo z terenu, gdzie ja sobie chodzę, oglądam, szukam, troszeczkę mówię o sprzęcie, troszeczkę mówię o technice, później pokazuję, jak wykonuję te zdjęcia, opowiadam o nich i na końcu wrzucam te ujęcia, które udało mi się wykonać. To będzie taki rdzeń kanału, a oprócz tego na pewno będzie pojawiało się masę filmów poradnikowych dotyczących właśnie wyboru sprzętu, zachowania w terenie, korekcji ustawień aparatu. No masa bardzo fajnych, ciekawych, przydatnych rzeczy. I trzymam kciuki, żeby ktoś z tych materiałów skorzystał. Dla osób zainteresowanych już teraz zapraszam do opisu. Możecie sobie opis rozwinąć i tam oczywiście macie wszystkie przydatne linki, włącznie z moim portfolio, moim Instagramem. Jeżeli chcecie zobaczyć, jaki poziom fotograficznie prezentuję i może podzielić się kilkoma uwagami dotyczącymi tego, co zamieszczam na swoim Instagramie, to właśnie tam będzie to najwygodniej zrobić. Zapraszam na Instagram. Możecie sobie na szybko sprawdzić mniej więcej, co tutaj będzie pokazywane. Tam jest też kilka rolek, które mniej więcej w takiej skróconej formie będą oddawać to, jak będą wyglądać filmy na YouTubie, na tym właśnie kanale. I co oprócz tego? Ogromne podziękowania za te 7, prawie 8 lat na kanale jeszcze pod starą nazwą. Dziękuję Wam za to, że byliście z nami, że wytrzymaliście i że nie odeszliście nawet wtedy, kiedy te filmy zaczęły pojawiać się z dużo mniejszą częstotliwością. No bez Was by się to po prostu nie udało i bez Was nie mógłbym teraz rozwijać tego kanału, który mam zamiar rozpocząć w tej chwili, który startuje właśnie z momentem publikacji tego filmu, który oglądacie. Bo to, że sporo osób jednak przy tym kanale się trzyma i sporo osób ma ustawiony dzwoneczek i sporo osób dostanie notyfikacje, kiedy ten film zostanie opublikowany i kiedy kolejne będą publikowane, to była dla mnie duża taka motywacja naprawdę do kontynuowania tego właśnie na tym kanale, a nie zakładania kolejnego i liczę na to, że właśnie to, że tutaj jesteście, da temu kanałowi taki troszeczkę szybszy potencjalny start. Nie będę musiał tego wszystkiego zaczynać od zera, bo pamiętam dokładnie, że no końcowo 8 lat tak ten kanał był online, że tak powiem, ale pierwszy rok, 2-3 lata to była masa ciężkiej pracy i fajnie, że zostaliście po prostu, że ta praca nie poszła na marne. Oczywiście liczę się z tym, że sporo z Was odejdzie, bo jest to tematyka również bardzo niszowa. No i nie każdy będzie się interesował fotografią, ale nawet jeżeli ktoś kogoś fotografia nie interesuje, to liczę na to, że przynajmniej to, co zobaczycie w tym prawdziwym pierwszym odcinku z terenu już niedługo, no spowoduje, że może ktoś złapie bakcyla, a ktoś inny po prostu będzie oglądał z ciekawości dla gościa, który łazi z lunetą po polach, po lasach, po górach, po jeziorach i strzela różne zwierzęta. Oczywiście strzela tej takiej formie, a nie innej. I co? To by było na tyle w tym wstępie. Dzisiaj jestem na takim polu, też nieprzypadkowo wybrałem to miejsce na nagranie wstępniaka, bo wydaje mi się, że znajdę tutaj kląskawkę, którą można fotografować właśnie o tej porze roku. No i jeżeli uda mi się wykonać jakieś zdjęcia, to też je wrzucę tutaj na końcu, a możliwe, że nagram jeszcze pełny kolejny materiał właśnie z tego, jak fotografuję kląskawkę w terenie w takich polowo-łąkowych warunkach. Więc jeszcze raz dziękuję bardzo wszystkim, którzy zostali tutaj przez ten czas. Mam nadzieję, że będzie nam dane przynajmniej z częścią z Was widzieć się w komentarzach albo na jakichś fotograficznych eventach. Znacie przyszłość kanału. Dzięki bardzo. Do zobaczenia. Hej!